z gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski. Emilian zawsze bardzo dużo brał na swoje ramiona silne i myśleliśmy, że ten problem, z którym się borykał i wiedzieliśmy, że się borykał, że tym razem też go przeniesie. Stworzyć teatr, do którego zaczną chodzić ludzie, który zaczną ludzie kochać przy tylu piętrzących się trudnościach, to jest naprawdę niewykonalna rzecz, a on to zrobił. Był wspaniałym, wielkim człowiekiem i wszystko, co zrobił, będziemy dalej kontynuować w Teatrze Kamienica. Szanował, kochał teatr, kochał widzów. Jutro o 18:50 spotka się z Państwem Piotr Witwicki. Za chwilę u Bogdana Rymanowskiego w gościu wydarzeń prezes Orlenu Daniel Obajtek. Miłego, spokojnego wieczoru Państwu życzę i do zobaczenia. Dobry wieczór, witam Państwa serdecznie, witam mojego gościa, jest nim Daniel Obajtek, prezes PKN Orlen. Witam serdecznie, dobry wieczór. Witam Panie Rektorze, dobry wieczór. Panie prezesie, czy Pan wie, że wielu Polaków doprowadził Pan do szału? No Panie Redaktorze, nie, raczej nie, bo uważam, że no właśnie to jest takie kuriozum, że muszę przepraszać, że nie podnieśliśmy cen jako Orlen, w związku z tym no ja chyba do szału doprowadziłem polityków opozycji, którzy liczyli na to, że ceny dojdą do 10 zł i dzisiaj dochodzi do sytuacji, że musimy przepraszać za to, że nie podnieśliśmy cen i to jest po prostu absurd, ale... To słowa, ja nawiązuję do słów Donalda Tuska, który powiedział, że przez wiele miesięcy Prawo i Sprawiedliwość zawyżało ceny benzyny i okradało nas w ten sposób wyjątkowo bezczelnie. Czy Orlen nas okradał przez ostatnie tygodnie? Panie redaktorze, jeżeli mówimy o jakimkolwiek okradaniu, to rząd Donalda Tuska okradał Polaków, tolerując mafie paliwowe, bo to było 700 cystern dziennie, które wjeżdżało do Polski. To liczyło się w miliardach. W żadnym wypadku nie okradamy Polaków, stabilizujemy sytuację. Jesteśmy firmą, jesteśmy krajem, który ma jedne z najtańszych paliw w Europie. Dzięki procesom fuzji, dzięki zabezpieczeniu dostaw ropy, dzięki pewnej dywersyfikacji, dzięki integracji koncernu. W związku z tym, to nie są tylko słowa opozycji. No to jest zbójeckie prawo opozycji, która musi kontrolować rząd, musi kontrolować spółki Skarbu Państwa, ale też może być takie poczucie wielu kierowców, że oni tygodniami płacili więcej za benzynę niż powinni. Panie dyrektorze, dlaczego Orlen nie obniżył cen paliw w grudniu ubiegłego roku, mimo taniejącej ropy na rynkach? Panie redaktorze, to nie jest tak i może zacznę od początku. Pół roku temu byłem u pana redaktora i tłumaczyłem wszystkim, dlaczego my nie możemy zamrozić cen, tak jak choćby zrobili na Węgrzech. Tłumaczyłem, że nie możemy, bo w Polsce my nie jesteśmy samowystarczani w produkcji paliw. 25% paliw jest importowanych z zewnątrz, więc nikt z podmiotów zewnętrznych nie kupi za granicą drożej, żeby w Polsce sprzedać taniej. Gdy byłyby ceny regulowane, to co chciała opozycja wprowadzić, ceny po 5 zł, to automatycznie nie wlałby się import do Polski, czyli byłby zakłócony tak zwany parytet importowy do Polski. Co za tym idzie, brakłoby nam cen na naszych stacjach. I teraz, to właśnie do tego chciała doprowadzić opozycja. I teraz patrzymy na następne miesiące. Wszystkie miesiące musieliśmy bardzo mocno sprawdzać, by ten parytet importowy do Polski był niezakłócony. I tak też się stało. Przez wiele miesięcy, proszę zobaczyć, ropa dochodziła do 120 dolarów. Kurs dolara, czyli dolar, zdecydowanie był mocny, a my przecież rozliczamy się w dolarach. Nie było możliwości w tamtym czasie obniżyć paliw. Byliśmy państwem, które miało najtańsze paliwa, czyli utrzymywaliśmy najtańsze paliwa. Teraz mamy grudzień. I teraz proszę zobaczyć, mamy grudzień. W grudniu były pierwsze, po pierwsze umocnienie złotówki, po drugie ropa między 70 a 80 dolarów balansowała. Więc pojawiły się szanse, żebyśmy my mogli obniżyć cenę paliwa. Ale proszę zobaczyć, co się działo. Nagle musieliśmy wrócić z 8% VAT-u do 23%. Wszystkie media mówiły, że za chwilę w Polsce paliwa będą złoty 20 droższe. Więc widzieliśmy potężny ruch na naszych stacjach i w rynku hurtowym. Baliśmy się, że może dojść do sytuacji, że przed świętami będzie problem, tak samo jak po wybuchu generalnie wojny, gdzie wszyscy ruszyli masowo na stację z racji tego, żeby zakupić paliwo. Widzieliśmy, że to idzie w tą stronę. A może to była przesadna obawa, panie prezesie? Nie, to nie była przesadna może obawa. Może trzeba było zakomunikować ludziom coś, ale panie redaktorze, inaczej by się zachowali. Ale ja zakomunikowałem właśnie w grudniu, że zrobimy wszystko, żeby ceny utrzymać na tym samym poziomie.
zakomunikowałem. I teraz proszę zobaczyć, te symptomy pojawiły się dopiero w grudniu. Tak naprawdę w drugiej połowie grudnia. Więc w momencie, kiedy obniżylibyśmy minimalnie, panie redaktorze, to potem musielibyśmy również podnieść. Więc nie mógłbym komunikować, że ceny będą na podobnym poziomie. Powstałaby bardzo duża w tym zakresie panika, bo każdy chciałby kupić paliwo zdecydowanie taniej. Więc panie redaktorze, zrobiliśmy to dbając tylko i wyłącznie o rynek, natomiast nasi klienci nie stracili. Powiem panu, jeżeli myśmy mieli przez pewien czas w grudniu wyższy poziom marży, to automatycznie niższy poziom marży mamy teraz w styczniu. Nieco inaczej, panie prezesie, pozwoli pan, nieco inaczej twierdzą eksperci rynku paliwowego. Oni mówią tak, że już ta ropa taniała od końca października. W tej chwili cena jest już niższa niż przed wybuchem wojny 24 lutego na Ukrainie i mówią tak, że mogliśmy płacić o złotówkę więcej za litr niż wskazywały na to ceny światowe i podają przykłady przeceny benzyny w kilku krajach. Mówią na przykład, że olej napędowy w Niemczech, Czechach czy Belgii poszedł w dół ponad 30%. W tym czasie na polskich stacjach Orlenu nie działo się nic. No ale panie redaktorze, okej, a mówimy o poszedł 30%, a teraz w momencie, kiedy nie przełożyliśmy VAT, a to jest o ponad złotówka, to ile poszedł teraz? Więcej niż o 30%. Więc nie mówmy, że na polskich stacjach nie działo się nic, bo panie redaktorze, jeżeli chodzi o benzynę czy olej napędowy, byliśmy w czołówce krajów, gdzie były najniższe ceny. A jeszcze jest jedna kwestia, popytu na olej napędowy. Dziś w Europie jest wielki problem z olejem napędowym. Dziś w Europie całej brakuje oleju napędowego. I nie tylko cena dolara, nie tylko kurs baryłki miał odzwierciedlenie tak naprawdę w cenie. Ale są też takie opinie, że Orlen, fakt, że w ogóle Orlen zmniejszył swoją marżę na przełomie roku, oznacza, że mieliście już wcześniej pole manewru. I opozycja na tej podstawie dochodzi do wniosku, że mamy do czynienia z przekrętem na miliardy. Nie, no to nawet nie na miliardy, tylko na 2,5 miliarda. Dokładnie wyliczono. Panie redaktorze, no to jest po prostu niebywałe, proszę pana. W momencie, kiedy jesteśmy jednym z najtańszych w Europie krajów, gdzie... Ale czy rzeczywiście jesteśmy najtańszy? Ale jednym z najtańszych krajów. Praktycznie na 26 krajów jesteśmy tajże na 21, 22, czasami 20 miejscu i przecież... Tak naprawdę to jest fakt. Mówi pan o cenach benzyny z podatkiem czy bez? Mówię o cenach benzyny z podatkiem, mówię o cenach oleju napędowego z podatkiem, ale mówię o cenach benzyny z tym 7-podatkiem, który był wcześniej również. No dobrze, ale mamy od właściwie kilku dni konferencje prasowe samorządowców, czy to Warszawy, czy to ze Śląska. I na przykład samorządowcy z metropolii Górnośląsko-Zagłębiowskiej wyliczyli, że przez pańskie decyzje, decyzje Orlenu o nieobniżaniu cen paliw w poprzednich miesiącach, oni mogli stracić około 12 milionów złotych przez kilka miesięcy. Panie redaktorze, naprawdę, proszę zobaczyć na notowania międzynarodowe, jakie były. Proszę zobaczyć na parytet, czyli na import paliw do Polski i to, co przez... Wcześniej tłumaczyłem, jeżeli obniżylibyśmy te ceny, zabrakłoby w Polsce oleju napędowego, ponieważ nie byłoby importu do Polski. I to są bzdury. Proszę zobaczyć, że dziś mamy ceny, jedne z najniższych cen w Europie i to jest fakt. I to jest fakt, że nie przełożyliśmy cen generalnie na naszych klientów, jeżeli chodzi o powrót VAT-u. I to jest fakt. Natomiast, panie redaktorze, jeżeli przez pewien czas minimalnie utrzymywaliśmy marżę, bo to nie tylko była kwestia utrzymywania marży, bo to również była kwestia innych rzeczy. Kwestia zbudowy multienergetycznego koncernu, ponieważ nie tylko zarabiamy na paliwach, zarabiamy też w innych, na innych działalnościach, no które zarabia Orlen. Wasze zyski, panie prezesie, ale, panie redaktorze, są astronomiczne. Ale, 19 miliardów w ciągu 3 kwartałów. Ale panie redaktorze... Czy tak naprawdę te zyski powstały także przez to, że nie obniżyliście cen paliw? Panie redaktorze, nie, bo na część zysków nie mamy w ogóle wpływu. To są ceny indeksowane na giełdach światowych i na to nie mamy wpływu. Proszę zobaczyć sobie inne koncerny międzynarodowe, jakie mają zyski. Jeszcze następna kwestia. A połowę tych zysków, panie redaktorze, mamy z rynków innych, z rynków zewnętrznych. Orlen jest firmą globalną, a jeżeli chodzi o sam detal, to 4% w EBITDzie
Jeżeli chodzi o detal w Polsce, to jest tylko 4%. Jeżeli mówi pan o... Ale wie pan, pan mówi tylko 4%, ale tak. Wydaje się, że dla kierowcy każda złotówka na litrze benzyny jest ważna. Ale panie redaktorze, to generalnie w momencie, kiedy bym podnosił te ceny generalnie, czy obniżał, a potem drastycznie te ceny podniósł, czy dla kierowców byłaby to różnica, niech mi pan powie, jeżeli minimalnie nawet były ceny wyższe w grudniu, to one teraz są niższe w styczniu, bo nie zostały podwyżki zastosowane. Czyli jeżeli samorządowcy, teraz pan odwrócę tę sytuację, jeżeli samorządowcy uprawiając zwykłe politykierstwo, chcą mi wystawić rachunek za wyższe ceny, to ja im wystawię rachunek w styczniu, że zapłacą mniej. Więc to jest automatycznie no po prostu nielogiczne w tym wszystkim. To a propos samorządowców, jeszcze pan pozwoli, cytat z prezydenta Warszawy, pana Rafała Trzaskowskiego. Orlen, zawyżając marże, dorabiał się na Polakach i Polkach. Także na samorządach, już wcześniej łupionych przez rząd. Warszawa też poniosła milionowe straty. Te pieniądze można było przeznaczyć na przykład na obiady dla dzieci w szkołach, ale naje się tylko upartyjniony państwowy moloch, czyli moloch, którym pan zarządza. Wie pan co, ja bym pana prezydenta bardzo prosił o generalnie kwestie inwestycji, jak są prowadzone w Warszawie, kwestia stanów szkół i przedszkoli, jak wyglądają w Warszawie, kwestia ile wzrosły śmieci w Warszawie. Więc ale wie pan, panie prezesie, że panie redaktorze, tutaj pan przestrzelił. To jest zwykłe politykierstwo. Ja panu zaraz w tym zakresie, to jest, poproszę pana, nic innego jak zwykłe politykierstwo, tylko, które nie ma nic do znaczenia. Panu teraz pokażę jedną tabelę, bo to jest bardzo ważne. Już pan mi pokaże, tylko ja jeszcze zacytuję, jeszcze dokończę pana prezydenta Trzaskowskiego, bo pan zarzucił mu, że przez 10 lat ceny paliw w Polsce wzrosły mniej niż ceny biletu w Warszawie czy wywozu śmieci. Tymczasem obowiązujące dziś ceny biletu w Warszawie nie zmieniły się. No nie, panie dyrektorze, od 9 lat się nie zmieniły. Od 9 lat, proszę to sprawdzić, nie od 10, ale panu pokażę wykres. Nie, absolutnie, ja pokażę panu wykres. Proszę zobaczyć, bo mówimy teraz o generalnie średnia płaca w 2012 roku 1500 zł. Polak mógł wtedy kupić 263 litry benzyny. Przepraszam, nie średnia, najniższa krajowa. Najniższa 2023 3490. Polak może kupić 531 litrów benzyny. Benzyna w przeciągu 10 lat poszła 15% do góry. Jak my możemy mówić w tej sytuacji, że Orlen grabi Polaków, grabi klientów? Panie redaktorze, to jest nieuprawnione i to jest nieuczciwe wobec narodowej firmy. Natomiast pragnę jeszcze zaznaczyć, bo to muszę powiedzieć wszystkim widzom, że nie tylko na rynku jest Orlen, jest BP, jest Shell, są inne firmy. Czyli jak? Teraz proszę zobaczyć na cenę, jakie ma Total, Shell, BP, OMV, Eni, Repsol. Dysponują w całej Europie. Czy tam ceny są niższe? Nie, tam ceny są nie niższe. Więc jak można wyrywkowo mówić, że Narodowy Koncert grabi Polaków? Panie redaktorze, to jest skandal i w ogóle to jest skandal, panie redaktorze, żeby atakować Narodowy Koncert. Mało to. Ale wie, panie prezesie, panie redaktorze, ale opozycja ma prawo do krytyki. Panie każdego szefa spółki Skarbu Państwa. Ale ja nie mówię, bo to że są opozycja, nasze pieniądze. Ale nie. To nie są pieniądze budżetowe, to są, to właśnie, i tu jest kwestia wielka. Mówi się, że to są nasze pieniądze. To nie są pieniądze budżetu państwa. My te pieniądze wypracowujemy, ale staramy się stabilizować ceny i cały czas stabilizujemy. Teraz są bardzo ciężkie czasy. Czasy COVID-u były, czasy wojny, które były. Kwestia czasu dywersyfikacji. Jeszcze jedno, dlaczego my mamy najniższe ceny w Europie? To nie tylko przez naszą politykę, ale przez dywersyfikację ropy. Niech pan zobaczy. We Francji brakuje produktów, brakuje oleju napędowego. Widzimy, co się dzieje na Węgrzech. U nas dzięki właśnie działaniom Orlenu nie brakuje ropy. Zabezpieczamy cały rynek. Już mamy 90% dywersyfikacji. Zabezpieczamy gaz. Dzięki połączeniu Orlenu z Lotosem zwiększyliśmy rynek hurtowy. Dzięki temu, panie redaktorze, jesteśmy bardzo elastyczni. I już dzięki nie mówiąc... połączeniu z Lotosem, panie prezesie, jesteście monopolistą. Nie jesteśmy monopolistą. Możecie dyktować wiecie pan, no to nie jesteśmy monopolistą, panie redaktorze, bo w momencie, kiedy łączyliśmy Orlen z Lotosem, to Komisja Europejska dała warunki. I te warunki są właśnie, między innymi, zbycie 30% samej rafinerii Lotosu, byśmy nie byli monopolistą, a jeszcze oprócz tego do Polski 25% paliw
które są na terenie kraju, trafia z importu. Więc nie jesteśmy monopolistą, panie prezesie, samorządowcy, opozycja, poszczególni posłowie składają wnioski do Najwyższej Izby Kontroli, żeby skontrolowała kwestię tych paliw na Orlenie. Składają wnioski do UOKiK-u, żeby również przyjrzał się waszym praktykom. Złożone są wnioski do prokuratury. Czy pan jest przekonany, że jeśli wejdą prokuratorzy, kontrolerzy do NIK-u, to okaże się, że wszystko jest okej i w porządku? Nie boi się pan tych kontroli? Panie redaktorze, nie boję się. To jest zwykłe politykierstwo. To, co panu na początku pokazałem. No, opozycja wrzeszczy, jest wściekła, że ja nie podniosłem cen Polakom. Ale podobno pan nie chce wprowadzić... Nie, to ja panu to teraz wytłumaczę. Wpuścić kontrolerów NIK-ów do siebie. Nie, no to zaraz panu wytłumaczę. Pierwsze, UOKiK. W tym roku mieliśmy bardzo dużo skarg do UOKiK-u. Właśnie między innymi na cenę paliw. UOKiK rozpatrywał to i nie dopatrzył się nieprawidłowości, panie redaktorze, więc UOKiK nie widzę, żeby tu mógł się dopatrzyć nieprawidłowości. A jeżeli chodzi o NIK, panie redaktorze, no wie pan, NIK powinien kontrolować pieniądze publiczne. W Orlenie nie ma pieniędzy publicznych. My współpracujemy ze wszystkimi i instytucjami, które mają nas prawo kontrolować. Natomiast, panie redaktorze, w Orlenie nie ma tak zwanych pieniędzy publicznych, więc mam 4 opinie znanych kancelarii, które mówią wyraźnie, NIK nie ma prawa sprawdzać Orlenu. A więcej na ten temat zapraszam państwa już do Polsat News. Dalszy ciąg rozmowy z naszym gościem, prezesem Danielem Obajtkiem. Pan mówi, że dysponuje pan opiniami prawnymi. Tak, bo powiem panu, dlaczego które wyglądam. Tak naprawdę dają szlaban na wejście kontrolerów NIK-u do pańskiej firmy? No to w ten sposób NIK mógłby wejść do każdej spółki akcyjnej. Oczywiście, zaraz będzie pytanie, że to jest spółka Skarbu Państwa, ale zgodnie z kodeksem spółek, każdy akcjonariusz ma takie same prawo. Więc ja panu zadam inaczej. Co by było, jakby Skarb Państwa kupił jedną akcję w Shellu czy w Totalu? Czyli NIK mógłby wejść do Shella czy do Totala w tym zakresie? A ja mam opinię... To jest zupełne... Mam opinię senatora Krzysztofa Kwiatkowskiego, który uważa, że Orlen nie ma prawa zablokowania kontroli przez NIK, bo to wynika wprost z artykułu 203 Konstytucji. Każdy podmiot gospodarczy wykorzystujący majątek państwowy podlega kontroli NIK. Tej kontroli podlega też, gdy państwo ma w tym podmiocie poniżej 50% udziału. Panie redaktorze, mamy opinie prawne i to, co panu dałem nawet za przykład, że jeżeli by Skarb Państwa miał jedną akcję w Totalu czy w Shellu, to też wszedłby NIK. Panie redaktorze, Skarb Państwa jest takim samym akcjonariuszem i ma te same prawa zgodnie z kodeksem spółek. Takie same prawa jak każdy inny akcjonariusz. A co by się stało, gdyby ci kontrolerzy zostali dopuszczeni na przykład do pewnych dokumentów pańskiej firmy? Przecież jeżeli wszystko jest okej, w porządku, to czego tutaj się bać? Panie redaktorze, jeżeli posiadam opinie i te opinie są zlecone na wniosek Rady Nadzorczej, to w momencie, kiedy bym zrobił coś takiego, złamałbym prawo. Złamałbym prawo. Te opinie nie tylko są zlecone przez Zarząd Orlenu, ale też również generalnie Rada Nadzorcza, która nadzoruje działanie, również prosiła o te opinie. W związku z tym ja nie mogę łamać w tym zakresie prawa. To wie pan, że mamy tutaj słowo przeciwko słowu, dlatego że prezes Banaś, prezes Najwyższej Izby Kontroli, mówi zupełnie coś innego, że to pan łamie prawo. No tak się składa, że do niej złożyliśmy wniosek do prokuratury i to prokuratura przyjęła nasz wniosek w zakresie łamania prawa przez NIK w tym zakresie. Ktoś może powiedzieć, że prokuratura jest panu przychylna. No panie redaktorze, tak związany może... z obecnym układem władzy. No, panie redaktorze, no naprawdę, to nie jest żadna kwestia, tylko szanujmy nasz kraj i szanujmy gospodarkę. Niech mi pan powie, czy ktoś w tym kraju będzie chciał inwestować z podmiotów międzynarodowych, jeżeli będzie przy inwestorek taka hucpa polityczna? No panie redaktorze, nie. No, szanujmy inwestorów i starajmy się, by w Polsce inwestorzy byli, by inwestowali. Inwestorzy międzynarodowi, którzy mają potężny kapitał, a to, co generalnie dziś dzieje się w kraju, to jest nic innego, ale chce pan powiedzieć, polityczna. Panie prezesie, że prezes Banaś uczestniczy, szef takiej instytucji uczestniczy w hucpie politycznej? Nie, ja mówię nie tylko o panu prezesie Banasiu, ale mówię o całej kwestii saudyjskiej,
kwestii naszego bezpieczeństwa paliwowo-energetycznego, w kwestii przejęcia Lotosu, w kwestii wielu, wielu innych. Bo prezes Banaś nie tylko skarży się, napisał takie pismo do pani marszałek Witek, nie tylko skarży się na to, że pan blokuje podjęcie kontroli w PKN Orlen, a także w Fundacji Orlen, ale co więcej, kontrolerzy pana Banasia są zastraszani przez koncern właśnie doniesieniami do prokuratury. Ale panie redaktorze, czy to jest poważne, że ktoś jest zastraszony doniesieniami do prokuratury? Każdy obywatel w tym kraju może złożyć wniosek do prokuratury. Czy to polega na zastraszeniu? No chyba nie. To jeszcze jedna sprawa. Jak tak naprawdę wyglądała procedura podjęcia decyzji? Nie schodzimy z ceny paliw. Po wprowadzeniu wyższego VAT-u ta cena się nie zmienia. Ryszard Petru w Radiu Z powiedział mi wczoraj, że prawdopodobnie doszło do rozmów na szczycie między panem a prezesem Kaczyńskim. I pytanie jest następujące, gdzie zapadła ta decyzja? Czy pan ją konsultował? Panie redaktorze, nie konsultujemy takich decyzji absolutnie politycznie, bo to byłoby wręcz niepoważne. Staramy się stabilizować ceny naszych stacjach, bo najważniejsza jest stabilność. Czyli nie rozmawiał pan na ten temat ani z premierem Morawieckim, ani z prezesem Kaczyńskim? Panie redaktorze, z panem premierem Morawieckim rozmawiam oczywiście o sprawach gospodarczych, bo to jest bardzo ważne. Ale Orlen również jest odpowiedzialny za stabilizację cen. I te ceny mamy stabilne. I panie redaktorze, najważniejsze w tym wszystkim, że nie przełożyliśmy VAT-u na cenę. I dziś nie powinny się tłumaczyć z tego, że Polakom nie podniosłem cen. Natomiast w wcześniejszych okresach wytłumaczyłem panu i wytłumaczyłem państwu, że nie było możliwości obniżenia tych cen. I nie wiemy dalej, jaki będzie rozwój sytuacji, bo doskonale wiemy, że 5 lutego wchodzą sankcje, jeżeli chodzi co o... Co to znaczy dla sankcje kierowców? Z czym, czego się powinni spodziewać? Panie redaktorze, nikt tego dziś w Europie na to pytanie panu nie odpowie. Wchodzą sankcje na produkty, jeżeli chodzi o olej napędowy, wchodzą sankcje, jeżeli chodzi o benzynę. A jaki jest czarny scenariusz? Panie redaktorze, no my staramy się zabezpieczać czarny scenariusz i żeby w Polsce nie brakło paliwa, więc tworzymy wszelkie mechanizmy. Czy po tym terminie jest ryzyko, że te ceny na stacjach Orlenu wzrosną? Panie redaktorze, robimy wszystko, kontraktujemy dodatkowe ilości paliwa, żeby te ceny się stabilizowały i były stabilne. I nie można tymi cenami żonglować w każdym okresie czasu. To jeszcze jedna sprawa kończąca wątek ceny. Zaraz przejdziemy do fuzji Orlenu z Lotosem. Analitycy mBanku uważają, że gdyby te hurtowe ceny paliw nie były od listopada sztucznie zawyżone, to inflacja w listopadzie nie przekroczyłaby 17%, a odczyt grudniowy wyniósłby około 16%. Czy czuje się pan odpowiedzialny za to, że inflacja nie spadła? Mylą się, panie redaktorze, bo panu przypomnę, był czas, kiedy inflacja, kiedy obniżyliśmy ceny. To była kwestia promocji 30 groszy, to była kwestia 40 groszy promocji. To były duże obniżki cen wtedy w Polsce. Wtedy byliśmy krajem, który był najtańszym krajem, jeżeli chodzi o ceny paliwa. Inflacja nie spadła. I to jest w żadnym wypadku generalnie nie ma to wpływu przez 2 tygodnie na inflację. I tu, jeżeli mówimy o listopadzie i grudniu, tłumaczę państwu, nie było żadnych warunków, by w listopadzie obniżyć ceny paliw, bo nie mielibyśmy importu do Polski. Nie było żadnych warunków, by obniżyć ceny paliw na początku grudnia. A dlaczego przecena nastąpiła w innych krajach w Europie Zachodniej? O 15%, a na oleju napędowym 30%. Oni mogli? Panie redaktorze, ale jak wystąpiła przecena? Myśmy też obniżali. Jeżeli pan zobaczy przez 3 miesiące do tyłu, czy w Polsce nie były obniżane ceny paliw? Były obniżane ceny paliw. Przecież w Polsce olej napędowy dochodził do 8 zł, nawet ponad 8 zł. Czy on nie był obniżony? No przecież był obniżony. Czy nie dochodziła benzyna do 7 zł i czy ona nie była obniżona? Co się dzieje z tymi zyskami, tym potężnym zyskiem 19 miliardów za ostatnie 3 kwartały? Panie redaktorze, ale przepraszam bardzo. Kto dostaje te pieniądze? Panie redaktorze, żebyśmy jeszcze to sprecyzowali, to jest po pierwsze zysk, to jest EBITDA LIFO, czyli od tego trzeba odjąć wszelkiego rodzaju podatki i wyjdzie panu zdecydowanie mniejsza kwota netto. I teraz tak, ta kwota składa się, to co podkreślam, połowę tych zysków mamy wypracowane poza granicami kraju, ale też bardzo mocno inwestujemy. Inwestujemy w bezpieczeństwo Polaków. W tamtym roku wydaliśmy 15 miliardów na inwestycje, w tym roku 36 miliardów na inwestycje. Inwestujemy w przyszłość, rozbudowywujemy petrochemię, unowocześniamy rafinerię, budujemy źródła
zeroemisyjne, budujemy elektrownie gazowe, rozbudowujemy magazyny. Czy my mamy dziś, a panie redaktorze, czy Shell, Total, BP, proszę zobaczyć, jakie tamte firmy mają wyniki. Czyli my chcemy wprowadzić już nawet nie komunizm, no marksizm, żeby firma nie zarabiała. To jeżeli firma nie będzie zarabiać, to jak będzie inwestować w bezpieczeństwo i w przyszłość Polaków? Ale panie redaktorze, dlatego stworzyliśmy firmę multienergetyczną, żebyśmy mieli wiele filarów swojej dochodowości. I między innymi dzięki temu mamy jedne z najtańszych paliw, że mamy inne filary dochodowości. Zrobiliśmy połączenie spółek, optymalizowaliśmy pewne procesy, zakup ropy, ale również zwiększyliśmy poziom rynku. Te synergie wpłynęły na to, że dziś w Polsce mamy tanie paliwa i te synergie również powodują to, że możemy obniżać ceny paliw. Czy to znaczy, że Daniel Obajtek jest mistrzem, ponad mistrzem? Nie, nie jestem mistrzem. To nie jest praca moja, panie redaktorze, to jest praca całego zespołu, wielu wybitnych ludzi, którzy pracują. To teraz przyjrzyjmy się fuzji. Czy Saudyjczycy kupili rafinerię gdańską za bezcen? No nie, no to jest następne kłamstwo, panie redaktorze, jak pan sobie... Po pierwsze... Ale ja zacytuję tylko, zanim pan odpowie na to pytanie, panią poseł Katarzynę Lubnauer. Zresztą robiliśmy w wydarzeniach materiał o Cristiano Ronaldo. Ona porównała to, co Saudi Aramco zapłaciło za udziały w rafinerii, z kontraktem Cristiano Ronaldo. I okazuje się, że za 2,5 roku gry w Arabii Saudyjskiej piłkarz dostanie 2 300 000 000 dolarów. Jak twierdzi pani poseł, 2 razy więcej niż nam zapłacono za 30% rafinerii. Panie redaktorze, no wie pan co, ja naprawdę to jest już takie porównanie, które jest skrajnie nieodpowiedzialne, że trudno do tego się ustosunkować. Ale tu są pieniądze i tu są pieniądze. No, ja panu nie, to jest kwestia wartości, może teraz o tej wartości powiemy parę słów. Jaka wartość firmy, to jest głównie kapitalizacja firmy. To jest głównie kapitalizacja firmy. I w tym czasie kapitalizacja całego Lotosu sięgała, jak zaczęliśmy robić wyceny, między 11 a 14 miliardów złotych. Kapitalizacja Lotosu. Myśmy sprzedali ponad 30% EBITDA z tego Lotosu za kwotę 5 miliardów złotych. Więc sprzedaliśmy za większą kwotę, niż procentowo wynika to z kapitalizacji. To jest jedna sprawa. Druga sprawa. Na wycenę spółki należy patrzeć w dłuższym horyzoncie czasu. I panie redaktorze, Lotos jeszcze w 2021, w 2020 miał minus 600 milionów straty. W 2014 był dokapitalizowany przez państwo, bo groziło mu bankructwo. Lotos jest, jeżeli chodzi o rafinerię, małą rafinerią w tym zakresie. I teraz patrzmy do wyceny. Przyszła sytuacja wojenna. To były nadmiarowe, krótkotrwałe zyski. Wie pan, z czego one wynikały? One tylko i wyłącznie wynikały z sytuacji wojennej i z tego, że Lotos przerabiał ropę rosyjską. Ale muszę to dokończyć. I na ropie rosyjskiej, panie redaktorze, był dyferencjał, czyli był dyskont około 30-40 dolarów. W historii czegoś takiego nie było. I to były krótkoterminowe zyski, ale... Czyli chce pan powiedzieć, panie prezesie, że nie znalazłaby się żadna inna firma, ale nie znalazła niż się saudyjska, która dałaby większe pieniądze? Panie redaktorze, nie znalazła się, bo wysłaliśmy ofertę do 36 międzynarodowych koncernów. I tak naprawdę to nie była kwestia zainteresowania 30% rafinerii Lotosu. Tak naprawdę Saudyjczycy zainteresowani są naszym rynkiem, klasowaniem ropy w regionie i zainteresowani są wspólnymi naszymi inwestycjami petrochemicznymi. Mówiąc zupełnie szczerze, a jeszcze mówmy o tych zyskach Lotosu. Wszystkie te nadmiarowe zyski przed przejęciem 30% Lotosu trafiły do Orlenu. Dziś, panie redaktorze, marża modelowa już nie jest taka, jak była i ona cały czas się zmniejsza. Dziennikarze TVN24 informują o tym, że dotarli przez swoich informatorów do informacji wskazujących na to, że po fuzji Orlenu i Lotosu Polska może utracić kontrolę nad rafinerią gdańską. Komentując te informacje, te doniesienia, pański poprzednik, pan prezes Krawiec, powiedział, że dążenie do fuzji Lotosu z Orlenem, przepraszam, Orlenu z Lotosem na Rympał to był absolutny skandal. I jeszcze krótki cytat. Trzeba było być szalonym albo niezwykle zdesperowanym, żeby zaakceptować niektóre zapisy tej umowy. To mówi były prezes, człowiek, który się zna. To mówi człowiek, panie redaktorze, który przez 8 lat Orlen zarobił 2 miliardy
800 milionów, a czasami ocierał się o płynność. To mówi prezes, który tolerował tak naprawdę mafie paliwowe w Polsce, bo jako prezes, który był 7 lat prezesem, mógł sobie doskonale zdawać sprawę, jak działa rynek w Polsce w paliw i doskonale sobie zdawał z tego sprawę i nie robił z tym nic. Panie redaktorze, jeżeli chodzi o połączenie Orlenu z Lotosem, chciały to zrobić wszystkie formacje polityczne. Można było to zrobić przed wejściem do Unii Europejskiej. Wtedy komisja nie dałaby pewnych warunków zaradczych. Ale jeżeli robi się taki proces, to chcę panu Krawcowi powiedzieć, że liczy się jeszcze jedna kwestia uzyskanych synergii. Dzięki temu procesowi uzyskamy około 10 miliardów złotych synergii w ciągu 10 lat dzięki połączeniom. To też jest wartość, która jest bardzo ważna. I jeszcze jedna rzecz. Dzięki panie redaktorze tej synergii jesteśmy zabezpieczeni w ropę, która jest bardzo ważna dla Polski i regionu i to jeszcze w czasie wojny. Bo pan Krawiec zużywał ropy ponad 90% rosyjskiej. My mamy 90% ropy już z innych kierunków niż ropa rosyjska. Czy prawdziwe są doniesienia portalu Business Insider, który podał, że z tej umowy Orlenu z Aramco, Saudi Aramco, dotyczącej sprzedaży rafinerii gdańskiej, usunięto dwie klauzule, co prowadzi do tego, że ta saudyjska spółka uzyska znacznie większą swobodę w dysponowaniu swoimi udziałami w nabywanych aktywach? Nie, to nie należy tak interpretować. To jest, panie redaktorze, kilka rzeczy. Komisja Europejska, z którą negocjowaliśmy praktycznie 3 lata, dała warunki zaradcze. I tak naprawdę te warunki zaradcze musiały mieć odniesienie w umowach, które zostały zawarte. I załóżmy, ja nie będę komentował umów, bo nie mogę komentować w żadnym wypadku umów. Mogę skomentować to, co jest... Ale czy te informacje, do których dotarli dziennikarze TVN, są prawdziwe, czy nie? Załóżmy, proszę zobaczyć, prawo pierwokupu. No nie mogło być zastosowane, to mogę powiedzieć akurat, nie mogło być zastosowane prawo pierwokupu, bo automatycznie mogliśmy w każdej chwili odkupić to 30% rafinerii. Co za tym idzie, byłoby to wbrew komisji, ponieważ mielibyśmy większą koncentrację rynku i mogłoby to powodować. W związku z tym ta klauzula została automatycznie przez komisję wyeliminowana, ale jest w inny sposób zabezpieczone. Takie umowy, ale to muszę powiedzieć, w jaki sposób jest zabezpieczenie. Krótko. Nie ma niekontrolowanego zbycia. My mamy prawo zgodzić się na partnera, ale jeżeli się nie zgodzimy, mamy prawo przedstawić swojego partnera, jeżeli chodzi o zakup 30% rafinerii. Jesteśmy w pełni zabezpieczeni? Jesteśmy w pełni zabezpieczeni. No to, przepraszam, mam opinię przedstawiciela opozycji, pana Marcina Kierwińskiego, który na podstawie tych doniesień TVN24 mówi tak. Nie ma najmniejszych wątpliwości, że Daniel Obajtek działa na szkodę Polski. Jeśli Kaczyński ma w sobie odrobinę patriotyzmu, cytat, wyrzuci tego szkodnika na bruk natychmiast. No wie pan, no ja nie dysponuję, czy będę w Orlenie, czy nie, tylko tak się składa, że to ja i moi ludzie zbudowali największy koncern w Europie, który stabilizuje ceny. Zbudowaliśmy koncern, który ma ponad 60 miliardów, koncern, który inwestuje. Za tamtych czasów jedynie co rozwijała się to mafia paliwowa. A jeżeli chodzi o te wszystkie... A czy Saudi Aramco może się wycofać z Polski? Panie redaktorze, ale zaraz panu odpowiem jeszcze na jedno pytanie. Musimy już kończyć. Dziś było spotkanie z światem mediów. Proszę pana, na tym spotkaniu byli tak analitycy, byli przedstawiciele kancelarii międzynarodowych, byli eksperci i odpowiedzieliśmy na wszystkie wątpliwości, które były. Czy Saudi Aramco, ostatnie pytanie, nie ma żadnego może zagrożenia. Wycofać się z Polski? No jeżeli, panie redaktorze, taki będzie klimat polityczny nieodpowiedzialnych polityków, którzy straszą największego producenta ropy i w ten sposób, jak gdyby chcą uzależnić nas od ropy rosyjskiej, to wie pan...